Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na test nowości drogeryjnych. Przetestujemy sobie cztery nowości od Maybelline. Dawno ta marka mnie tak nie kusiła, nie interesowała. Raz na jakiś czas coś wypuszczali, ale nie było to nic ciekawego. W tym momencie te nowości są naprawdę ciekawe. Pierwsza z nich to róż Sun Kisser. Ja mam kolorek 03. Róż kupiłam na stronie Superfarm, dostępny był w kilku odcieniach. Niestety troszeczkę zmyliło mnie zdjęcie, to jak ten róż wyglądał na modelce, bo po pierwsze wyglądał jakby miał dużo pigmentu, a jak go zesłoczowałam, to okazało się, że jest bardzo delikatny, wręcz taki trochę przezroczysty, a po drugie ma mnóstwo złotych drobinek. Także nie wiem, czy będzie to mój vibe, czy mi się to spodoba, bardziej mi to wygląda na bronzer rozświetlający niż na typowy kremowy róż, no ale przetestujemy, nałożę na skórę i zobaczymy, jaki będzie efekt. Do tego błyszczy Clifter Plump, czyli powiększający. Ja mam wersję 004. Ona bardzo mocno przypomina mi ten błyszczyk z Fenty w tym pierwszym wiśniowym odcieniu. No i możliwe, że będzie to zamiennik. Zobaczymy, jak ten błyszczyk będzie się zachowywał, jaka będzie formuła i jaki będzie efekt na ustach. Dalej coś, czego jestem bardzo ciekawa, czyli transparentny, utrwalający żel do brwi. Jest to dokładnie Super Lock 24 godziny Clear Brow Glue. Co do cen, to ja kupowałam te produkty chyba na jakiejś promocji, na zniżce. Z tego co pamiętam, na przykład żel kosztował normalnie 5 dyszek, a na promocji 29,99. Róż chyba coś koło 4 dych, więc w cenie regularnej pewnie coś koło 60. Marka Maybelline, jeśli chodzi o drogerię, o drogeryjną półkę cenową, nie jest nisko, jest dosyć wysoko, podobnie jak Rimmel czy Max Factor. Także ceny regularne dosyć wysokie. Także na promocji również nie wyszło jakoś super tanio, ale stwierdziłam, że jestem tych kosmetyków ciekawa, także kupię i je sobie przetestujemy. Mam tutaj jeszcze jedną nowość od Maybelline. Jest to kredka, a dokładnie cień w kredce. Kolor Tattoo 24 godziny Eye Sticks. Ja mam tutaj kolorek 25 i jest to taki bardzo ciemny, głęboki brąz. Już go swatchowałam i on wygląda naprawdę bardzo, bardzo zachęcająco. Ma dużo pigmentu, jest mocno kryjący, a przy tym jest przyjemnie kremowy, ale jest też szybko zastygający. Także myślę, że trzeba będzie z nim pracować dosyć szybko. Jeżeli będę chciała go rozblendować, delikatnie go rozciągnąć, no to muszę to zrobić od razu po nałożeniu. Do tego przetestuję jeszcze nowy, nienowy podkład od Liren. Jest to My Master 24 godziny podkład kryjący. Myślałam, że jest to nowość, gdzieś mi się ta informacja obiła o uszy, ale jakiś czas temu na Instagramie również widziałam informację, że jest to tylko nowe opakowanie, a formuła pozostała ta sama. Także zaczęłam się zastanawiać, czy na pewno jest to nowość, czy tylko jest to nowe opakowanie. Na szczęście mam tą starą wersję, co prawda jest tutaj praktycznie denko, ale jeszcze troszeczkę produktu da się wyciągnąć. Zeswatchowałam sobie te dwa podkłady i okazało się, że jest to to samo. Także formuła się tutaj nie zmieniła i jak dla mnie te produkty wyglądają identycznie. Na swatchu różnią się one tylko kolorem, bo nową wersję mam w odcieniu 01 Natural, a tą starszą w odcieniu Beige. Ale poza tym wyglądają identycznie, zachowują się identycznie. Także jeżeli tak jak ja lubicie ten podkład, a trochę przeszkadzało Wam opakowanie, nie ukrywam, że mi przeszkadzało, bo trzeba było sobie to po prostu wylewać, no to daje znać, że jest to ta sama formuła, tylko mamy opakowanie z pipetą. Jak swatchowałam ten podkład, to zwróciłam uwagę również na pipetę, czy ona dobrze łapie produkt, czy nie jest on za gęsty. No i okazało się, że nie. Także jeśli chodzi o opakowanie, moim zdaniem zmiana na plus. Zrobię Wam teraz swatche, żeby Wam pokazać, że faktycznie nie ma między tymi produktami żadnej różnicy. Potem nałożę sobie podkład i będzie to nowa wersja, a właściwie stara wersja w nowym opakowaniu, kolorek 01 Natural. Nie będzie to typowy test, bo ja już ten podkład na kanale testowałam, no ale zobaczymy, jak ten odcień będzie wyglądał. Chętnie sobie o tym podkładzie przypomnę. Tutaj macie swatche obydwu kolorów i jak dla mnie poza odcieniem nie ma tutaj żadnej różnicy. Z tej strony odcień Natural, z tej strony odcień Beige, który jest troszeczkę ciemniejszy. Także przechodzimy do rzeczy, nałożę sobie podkład i będziemy testować nowości Maybelline. Podkład nakładam standardowo palcami na połowę twarzy, żeby pokazać Wam efekt przed i po. Ja ten podkład bardzo lubię, po pierwsze dlatego, że on jest dosyć mocno kryjący, ale nie tworzy maski. Nie daje efektu ciężkości, nie osadza się na skórze. Bardzo ładnie się w nią wtapia.
Także jest to fajny podkład na większe wyjścia, do zadań specjalnych, bo poza kryciem i poza fajnym efektem wygładzenia jest bardzo, bardzo trwały, ale właśnie nie daje nam tej ciężkości w makijażu. Nie powiedziałabym, że jest to najlżejszy podkład na świecie, bo on nie jest taki typowo płynny, wodnisty, ale jak na podkład mocno kryjący i bardzo trwały, to jest naprawdę lekki. Jak widzicie, bez problemu się nałożył. No i możecie sobie porównać, jak wygląda krycie przy jednej cienkiej warstwie. Wezmę sobie teraz mokrą gąbeczkę i delikatnie ten podkład doklepię. Jest to podkład, który bez problemu się buduje. Można go zbudować nawet do pełnego krycia. Nie będzie on wtedy wyglądał tak lekko, jak przy jednej cienkiej warstwie. Ale nie jest to maska, nie jest to coś takiego bardzo obciążającego skórę. Także jeśli chodzi o ten podkład, myślę, że na wesela, na jakieś imprezy jest to świetna opcja z drogerii. Kolor bardzo ładny, fajnie się dopasował. Widzę, że nic mi się tutaj nie odcina. Jeśli chodzi o odcień beige, to myślę, że na ten moment również byłby ok, ale pamiętam, że zimą był dla mnie minimalnie za ciemny. Ogólnie bardzo dobry produkt, naprawdę gorąco polecam i cieszę się, że kupiłam go po raz kolejny, pomimo tego, że nie jest to nowa formuła. Nakładam podkład na drugą stronę, wszystko sobie ładnie wyrównam i przejdziemy do nowości Maybelline. Jeśli chodzi o korektory, będzie to mieszanka Glowish by Huda Beauty oraz Eveline Wonder Match Lumi. Pudry NAM Talc Free Loose Powder, będzie to puder na całą twarz. A pod oczy pójdzie Brush Up by Maxineczka. Podkład nałożony, korektor nałożony. Jeśli chodzi o pudry, to użyję ich dopiero po aplikacji różu kremowego. Także możemy sobie przejść do nowości Maybelline i zaczniemy od błyszczyku. Jest to dokładnie Lifter Plump Lip Gloss. Ja mam odcień 004, pojemność 5,4 ml. Zerkam sobie teraz na stronę Rossmana i jego cena regularna to 59,99. Ma być to błyszczyk powiększający usta, który nadaje im intensywnego połysku i optycznie je powiększa. Formuła wzbogacona ekstraktem z chili, wygodny aplikator, który umożliwia precyzyjne malowanie ust, intensywny blask oraz powiększenie. Efekt powiększonych ust utrzymuje się do 4 godzin. Także przechodzę do aplikacji, no i w międzyczasie, jak będę robić makijaż, sprawdzimy, czy ten błyszczyk zadziała i czy faktycznie mi te usta powiększy. Jeśli chodzi o zapach, to powiem Wam, że tego się nie spodziewałam, bo błyszczyk pachnie mentolowo. Pachnie on bardziej jak błyszczyk chłodzący, jak produkt z mentolem, a nie z dodatkiem papryczki chili, ale nie najważniejszy jest tutaj zapach, najważniejszy jest oczywiście efekt. Także nakładam sobie ten błyszczyk i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie nic nie czuję. Jeśli chodzi o kolor, to bardzo przypomina mi Fenty. Miałam ten błyszczyk z Fenty. Wersja wiśniowa była pierwszą wersją, którą sobie kupiłam, jeśli chodzi o tą serię Heat. No i ten odcień wyglądał mega podobnie. Co do formuły, to moim zdaniem ta jest lżejsza, delikatniejsza. Błyszczyki z Fenty są gęstsze i bardziej otulające. Ale jeśli chodzi o efekt, to powiem Wam, że ja za bardzo różnicy nie widzę. Co do uczucia pieczenia, to zaczyna się to dziać, powoli to czuję. Na razie jest bardzo delikatne, ale może za chwilę się to zmieni. Może faktycznie te usta jakimś cudem mi się powiększą. Lecimy z kolejnym produktem, czyli z różem. Stwierdziłam, że nie będę dzisiaj nakładać ani bronzera, ani rozświetlacza. Będę bazować tylko na tym jednym kosmetyku. Jest to Sun Kisser Blush. Ja mam odcień 03. Co do tego błyszczyku, to czuję, że zaczyna mega piec, jest to bardzo intensywne. Wręcz czuję, że ten smak dostał mi się do buzi i piecze mnie język. Także powiem Wam, że hardcore. Przetestowałam mnóstwo tego typu produktów, bo bardzo lubię ten efekt. Ale z tego co kojarzę, w drogerii nic tak mocnego nie znalazłam. Najmocniejsze błyszczyki, jakie testowałam, to chyba Huda i Too Faced. Ten błyszczyk Lip Injection Plump. Ale w drogerii czegoś takiego nie było. Także jeżeli lubicie efekt pieczenia, takiego bardzo mocnego pieczenia, wręcz palenia, no to myślę, że może być to coś dla Was. Czy usta są powiększone? Powiedziałabym, że trochę tak. Wydaje mi się, że najbardziej widać to na krawędziach. No, na razie prezentuje się to spoko. Wracając do różu, oczywiście zrobię Wam swatcha i pokażę Wam, jak ten kolor wygląda.
Niestety nie jest to coś, czego się spodziewałam. Na modelce, na zdjęciu ten róż wyglądał zupełnie inaczej. Miał dużo więcej pigmentu i nie był aż tak brązowo-pomarańczowy. Miałam wrażenie, że był bardziej brzoskwiniowy. No a na swatchu prezentuje się to tak. Może na skórze ten róż będzie wyglądał lepiej. Jak nałożę go gąbeczką i wpracuję, to da się to ograć. Ale na tym swatchu, no jak dla mnie, ten efekt jest średni. Kolor nie jest taki, jakbym chciała, bo jest taki lekko brązowo-pomarańczowy. Może do opalonej skóry byłby fajny, ale na co dzień nie do końca moje klimaty. Plus jak zaczynam ten produkt rozpracowywać, to kolor znika i zostają same złote drobiny. Myślę, że jeżeli ten kosmetyk będzie trwały, będzie zastygający, to może się fajnie sprawdzić w formie cienia do powiek, żeby rozświetlić powiekę. Ale jeśli chodzi o taki stricte róż, myślę, że nie do końca. Mogłoby być to też fajne jako topper, żeby nałożyć na inny róż albo na przykład na bronzer, żeby nadać troszeczkę świetlistości. Ale jako taki typowy róż, no wydaje mi się, że nie do końca jest to kolor dla mnie. Mogłam też wziąć inny kolor, także jest to mój błąd. Ale tak jak mówiłam, na modelce wyglądał zupełnie inaczej niż na swatchu. Przejdziemy sobie teraz do aplikacji. Nałożę trochę tego produktu na grzbiet dłoni. W większej ilości wygląda on tak. Wtłoczę sobie go w gąbeczkę i nałożę na skórę. Mam nadzieję, że jakoś to będzie wyglądało. No jak widzicie, nic nie widać, to tak naprawdę nie widzicie. Wydaje mi się, że nałożyłam troszeczkę błysku, a koloru w ogóle nie ma. Ale oczywiście dokładam kolejną warstwę i spróbuję ten róż trochę zbudować. Nałożę go w sumie w miejscu, gdzie nakładam róż i gdzie nakładam rozświetlacz, bo jak mówiłam, będę bazować tylko na tym produkcie. No i sprawdzimy, jaki osiągnę efekt. Po dołożeniu trzeciej warstwy ten kolor zaczął się pojawiać. Ale tak jak myślałam, ten odcień jest bardziej różobrązerem, a właściwie różobrązero-rozświetlaczem, niż typowym różem rozświetlającym. Może to się sprawdzić spoko na opalonej skórze, kiedy chcemy zrobić bardzo delikatny make-up no make-up, kiedy nałożymy sobie tylko krem BB, chcemy wytuszować rzęsy, dać błyszczyk i dodatkowo rozświetlić czymś policzek, wtedy może się to sprawdzić, ale na co dzień do takiego zwykłego, klasycznego makijażu dla mnie jest to troszkę zbyt złote i troszkę zbyt brązowe. Jak przekręcam głowę, to widzę, że ta złota poświata jest dosyć mocno widoczna. Ten kolor jest taki bardzo delikatny, subtelny i jeszcze do przeżycia, ale te złote drobiny bardzo mocno się wybijają. Także myślę, że trzeba lubić taki efekt, trzeba lubić ten vibe. Złoty, taki wiecie, drobinkowy blask, bo dla osób, które lubią delikatne, subtelne rozświetlacze, które lubią coś takiego bardzo delikatnego, co wtapie się w skórę i nie jest mocno widoczne, no to myślę, że ten róż raczej odpada. On jest po prostu zbyt złoty. Na pewno przetestuję go za jakiś czas w formie cienia do powiek, zobaczę jak to będzie wyglądało i jak będzie z jego trwałością, ale jeśli chodzi o policzki, no powiedziałabym, że jest ok, jest do przeżycia, ale dla mnie jest to troszkę zbyt złoty efekt. Błyszczyk cały czas piecze i jest naprawdę mega intensywny. Jeśli chodzi o to powiększenie, to wygląda tak jak wcześniej. Delikatnie zaróżowiona jest linia i tutaj myślę, że widać to najbardziej. Dodatkowo błyszczyk ma fajne wykończenie, bo jest takie bardzo mokre i świeże i mamy ten lekko różowy kolor, który optycznie powiększa nam usta. Także powiem Wam, że mi się podoba. Poza kamerą przypudrowałam sobie twarz oraz okolice pod oczami. Starałam się nie pudrować różu, nie nakładać na to miejsce pudru, żeby nie przykryć tego lekko świeżego, mokrego efektu. Przechodzimy do kolejnej nowości i jest to cień w kredce Color Tattoo Eye Sticks. Ja mam kolorek 25. Jest to przepiękny, głęboki brąz. Wygląda tak i jest to bardzo intensywna, ciemna czekolada. Myślę, że nałożę ten produkt prosto z opakowania i od razu zacznę go blendować, bo nakładałam go na swatcha i bardzo szybko zastyga. Także praca z nim musi być ekspresowa. Kolor jak dla mnie jest naprawdę super. Myślę, że to może być fajny kosmetyk do nakładania solo, kiedy się spieszymy i chcemy zrobić bardzo szybki makijaż oczu, ale też może się fajnie sprawdzić w formie bazy pod cienie, żeby podbić cienie pudrowe.
Także moim zdaniem produkt ma duży potencjał, bo może być zarówno cieniem w kredce, jak i bazą pod inne cienie. Może nawet dałoby się nim zrobić delikatną kreskę. Myślę, że jeżeli będzie trwały, nie będzie się zbierał w załamaniach, to chętnie będę go używać właśnie w formie bazy pod brązowe cienie pudrowe. Fajnie by było podkreślić również dolną powiekę, także nałożę sobie troszkę tej kredki i bardzo, bardzo delikatnie rozblenduję ją płaskim pędzelkiem. Nie chcę, żeby ten efekt był zbyt mocny, także nakładam naprawdę minimalną ilość tej kredki. Delikatnie rozcieram i łączę z górną powieką. I tutaj również nie ma problemu, bardzo ładnie się rozblendowała i wygląda naprawdę spoko. Poza kamerą wytuszuję sobie rzęsy, użyję brązowej maskary L'Oreal Panorama, czyli mojego ulubieńca ostatnich dni. Oczywiście oczyszczę sobie delikatnie cieniowanie, nałożę kredkę na linię wodną i przejdziemy do ostatniej nowości Maybelline. Na koniec został nam jeszcze żel do brwi i jest to Super Lock Brow Glue. Zastanawiałam się, czy nałożyć pod spód jakąś kredkę, jakiś żel koloryzujący, ale doszłam do wniosku, że ten makijaż jest taki bardzo lekki, bardzo dzienny. Można powiedzieć, że jest to makijaż na szybko. Zobaczymy, jak on mi te włoski ułoży i jak je utrwali, ale też zobaczymy, jak ta formuła zachowuje się na brwiach. Czy ten żel nie będzie się osadzał, czy nie będzie taki, wiecie, zbyt widoczny i nie będzie dawał sztucznego efektu. No na razie widzę, że jest bardzo mocny, wręcz przykleił mi brwi do skóry, także faktycznie wygląda to jak laminacja, ale też widzę na brwiach bardzo delikatny, jasny nalot. Da się to wyczesać, im dłużej z tym żelem pracuję, tym mniej ten efekt jest widoczny, ale jednak jest. Ta formuła jest dosyć gęsta, zachowuje się faktycznie jak klej, także no może być to minimalnie problematyczne. Jeśli chodzi o tego typu formułę, to trzeba uważać z ilością, nie można przesadzić, no bo możemy osiągnąć efekt takiego delikatnego białego nalotu. I tutaj właśnie coś podobnego się zadziało, ale dało się to wyczesać. Zobaczcie w ogóle, jak wygląda efekt przed i po. Tutaj macie stronę z żelem, tutaj bez żelu. I jak dla mnie to jest faktycznie efekt laminacji. Te brwi są ładnie wyczesane, są fajnie mocno podniesione i przyklejone do skóry, ale moim zdaniem nadal wygląda to w miarę naturalnie. To nie jest taki sztuczny efekt przyklejonych brwi, czego ja nie lubię, tylko coś takiego lekkiego, naturalnego. Niestety widzę, że w tym miejscu i w tym miejscu, gdzie najprawdopodobniej zbyt wysoko wyjechałam szczoteczką, ten żel troszeczkę zepsuł mi podkład. Wygląda to, jakby go trochę rozpuścił. Także moim zdaniem produkt sam w sobie bardzo fajny, bardzo ciekawy. Wydaje mi się, że może być mega trwały, ale trzeba z nim uważać. Trzeba uważać z ilością, bo po pierwsze może się osadzać, a po drugie niestety może rozpuszczać podkład. Mamy tutaj również bardzo ciekawy aplikator, ciekawą szczoteczkę, o czym wcześniej nie wspomniałam, bo ona, jak widzicie, jest lekko wygięta. Możemy jej używać w ten sposób, albo możemy sobie ją przekręcić. Jest dosyć mała, precyzyjna, także jeśli chodzi o aplikację, to muszę przyznać, że bardzo fajnie się sprawdza. Bez problemu układa brwi, ładnie je wyczesuje. No i jest na tyle precyzyjna, że myślę, że da się nałożyć ten żel bez naruszenia podkładu w miejscach, gdzie ja to niestety zrobiłam. Będę musiała to poprawić, bo widzę, że ten podkład po prostu się roluje w połączeniu z tym żelem. Coś się tutaj zadziało i nie wygląda to dobrze, ale myślę, że gdybym była bardziej uważna, to coś takiego by się nie stało. Jeśli chodzi o ten żel, podoba mi się efekt, nie mam nic poza tym produktem, nie mam ani żadnej kredki, ani żadnego tuszu koloryzującego, a te brwi są ładnie podkreślone, ładnie wyczesane. Także na pewno będę chętnie używać, będę ten żel dalej testować, ale trzeba troszkę uważać, bo ta formuła może delikatnie rozpuszczać podkład. Jeśli chodzi o ten makijaż, to powiem Wam, że wygląda fajnie. Jest taki bardzo delikatny, jest to makijaż na szybko, bo mamy tutaj dosłownie kilka produktów, ale wygląda bardzo spoko. Lecimy sobie z podsumowaniem nowości drogeryjnych, które dzisiaj z Wami przetestowałam. Zaczynamy od podkładu Liren. No i okazało się, że nie jest to nowość. Jest to ten sam produkt, dokładnie ta sama formuła,
tylko w innym, nowym opakowaniu. Że z jednej strony, jeżeli lubicie podkład Liren, a przeszkadzało Wam opakowanie, no to tutaj macie nowe opakowanie, które dla mnie jest dużo lepsze, ale jeżeli chcieliście przetestować nowy podkład i myśleliście, że jest to coś innego, jest to ulepszona formuła, to moim zdaniem nie. Wydaje mi się, że jest to w 100% to samo, ale nie zmienia to faktu, że podkład jest naprawdę świetny. Dalej nowości Maybelline, 4 nowe produkty. No i powiem Wam, że z jednej strony ten makijaż bardzo mi się podoba, ale nie wszystko jest takie, jak się spodziewałam. Jeśli chodzi o błyszczyk, to efekt jest super. Jak widzicie, cały czas mam go na ustach, ładnie się utrzymał. Co do pieczenia, to już go nie czuję, ale ten efekt był odczuwany dosyć długo, jakieś 30-40 minut. Także jeżeli lubicie takie błyszczyki, lubicie mocne pieczenie, no to myślę, że będziecie zadowoleni. Jeżeli za takimi produktami nie przepadacie, to radzę ten kosmetyk omijać, bo naprawdę mega mocno piecze. Kolejny kosmetyk to róż w kremie i po tym różu spodziewałam się trochę czegoś innego. Po pierwsze, mocniejszego pigmentu, więcej koloru, a po drugie myślałam, że ten kolor będzie trochę inny. Dla mnie osobiście wygląda to jak rozświetlający bronzer ze złotą drobiną, który będzie fajny do letniego makijażu, żeby rozświetlić, ożywić skórę, ale na co dzień w formie takiego typowego różu dla mnie jest on trochę za złoty. Mamy tutaj zbyt dużo tych drobin, złota poświata jest moim zdaniem zbyt widoczna. Może tak jak teraz, czyli bez dodatkowego bronzera i bez rozświetlacza, wtedy ok. Ale jeżeli miałabym do tego nałożyć i bronzer, i rozświetlacz, i ten kosmetyk jako stricte róż, to dla mnie byłoby trochę za dużo. Także myślę, że będę testować, myślę, że dam temu produktowi szansę, ale nie jestem z niego do końca zadowolona. Dalej cień w kredce Color Tattoo Eye Sticks. No i on mi się podoba, jest ok, fajnie się z nim pracowało, ale jest delikatniejszy niż myślałam. Na swatchu wygląda bardzo ciemno, bardzo intensywnie. Dokładałam go na powiekę 3 razy, rozcierałam, no i efekt jest taki. Także nie jest to super ciemny kolor, nie jest to intensywna czekolada. Oczywiście gdybym nałożyła go w bardzo dużej ilości, po prostu namazała na powiekę i nie roztarła, to ten efekt pewnie byłby intensywniejszy, byłby taki jak na swatchu, ale dla mnie nie wyglądałoby to dobrze. Ogólnie moim zdaniem bardzo ciekawy, bardzo fajny produkt. Myślę, że spoko się sprawdzi zarówno do makijażu na szybko, jak i w formie bazy pod cienie. Ostatnia nowość to żel do brwi, a właściwie klej do brwi Super Lock Brow Glue. No i powiem Wam, że te brwi mi się podobają. Nic nie nakładałam, nie dokładałam żadnego koloryzującego produktu, a te brwi wyglądają całkiem fajnie. Tak jak mówiłam w trakcie aplikacji, na takie formuły trzeba uważać, bo ten klej jest bardzo gęsty, no zachowuje się po prostu jak klej, także jeżeli przesadzimy, jeżeli nałożymy zbyt dużo, to możemy osiągnąć efekt takiej brzydkiej warstwy, może nam się to delikatnie ciągnąć, mogą się pojawić białe grudki, ale jeżeli nałożymy małą ilość, jeżeli nie przesadzimy i dobrze ten żel wyczeszemy, to tego efektu nie będzie. Bardzo mocno trzyma, bardzo mocno przykleił włoski do skóry, ale to nie wygląda sztucznie. Te brwi cały czas są naturalne, to nie jest taki, wiecie, typowy efekt oblepienia, przyklejenia, tylko ładne ułożenie z mocnym utrwaleniem. Także żel mi się podoba, na pewno będę używać. Na ten moment mam go na brwiach może jakieś 15-20 minut, także nie mogę Wam potwierdzić trwałości, ale coś czuję, że będzie naprawdę bardzo trwały. Jeśli chodzi o ten film, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać, czy znacie podkład Liren My Master, a jeżeli tak, to jak on Wam się sprawdza i co o nim sądzicie. Oraz dajcie znać, co sądzicie o nowościach Maybelline, czy Wam się podobają. Jeżeli coś testowaliście, to również dajcie znać w komentarzach. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!